Rekultywacja i odtwarzanie zasobów wodnych w regionach węglowych to jeden z elementów planu sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dyskusję z cyklu Woda, wspólne dobro, wspólny problem zorganizowała Fundacja Rozwój Tak Odkrywki Nie we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju. W spotkaniu wzięli udział eksperci, naukowcy. Konferencja jednocześnie zainaugurowała kampanię Razem dla Wody. Staramy się jako samorządy czy społeczności lokalne, które domagają się i egzekwują swoje prawa do takiego rozwoju, jakiego sobie życzą, a jak w przypadku naszej fundacji to rozwój właśnie bez odkrywek. I te społeczności lokalne razem z samorządami, z naukowcami, z organizacjami pozarządowymi starają się wypracować wspólne rozwiązania. W związku z procesem sprawiedliwej transformacji energetycznej trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy i poprawę gospodarki wodnej na terenach po dawnych odkrywkach. Będzie problemem następnych wieków, jeżeli w tej chwili czegoś nie zrobimy, to znaczy jeżeli nie spowodujemy, że te wody będą szanowane, zatrzymywane na tych terenach i myślę, że będziemy na pewno o tym jeszcze niejednokrotnie mówić, bo jest to problem szalenie poważny. Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Koni od 2030 roku ma zrezygnować z węgla i rozpocząć produkcję wyłącznie zielonej energii. W ostatnim czasie przez spółkę i Wody Polskie został podpisany list intencyjny dotyczący wykorzystania wyrobisk pokopalnianych dla zwiększenia retencji we wschodniej Wielkopolsce. List intencyjny, który został podpisany przez ZEPAK z Wodami Polskimi, dotyczący przywrócenia zasobów wodnych w zlewniach rzeki Teleszyna i Kiełbaska po zakończeniu działalności PKWB Adamów. I cały ten projekt był niedawno podpisywany. Jest szansa, że środki na ten cel zostaną zabezpieczone w Krajowym Planie Odbudowy.